Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakołka. Szanowni Państwo, odcinek ten bezpośrednio poprzedza święta Bożego Narodzenia. Jest to ostatni odcinek przed świętami. Święta, czas szczególny chyba dla wszystkich, czas spotkań z rodziną, ale również ten okres przedświąteczny, bieganie po sklepach za prezentami, za zakupami, zastanawianie się, czy o wszystkim żeśmy pamiętali. Warto też o jednej rzeczy pamiętać. Otóż wiele z nas wyjedzie zapewne do rodziny, do znajomych, w bliższe, dalsze części Polski, a może i zagranicy. Warto w tym czasie znaleźć tą chwilę czasu, aby przyjrzeć się po prostu naszemu autu. Czy jest przygotowany do takiej podróży dalszej lub bliższej? Czy ma właściwe wyposażenie? Dlatego w dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie, jak przygotować to nasze auto właśnie do takiej podróży. Zapraszam. Przy okazji każdej podróży najważniejsze dla nas jest to, aby dojechać bezpiecznie do celu i bezpiecznie oczywiście wrócić. Ale aby to się stało, oczywiście musimy zadbać i o nasz samochód, ale też i o nas samych. Także w pierwszej kolejności planując sobie podróż, czy to świąteczną, czy też inną, zawsze należy wyruszać w wypoczętym. Oczywiście w tym okresie przedświątecznym jest to niezmiernie trudne oczywiście, bo każdy gdzieś pędzi, ale starajmy się wyjeżdżać właśnie wypoczętym, zrelaksowanym w miarę, bo nasze samopoczucie psychiczne, jak i fizyczne ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo nasze na drodze. Druga rzecz to oczywiście stan techniczny naszego samochodu. Taka podróż powinna być poprzedzona choć krótką weryfikacją tego, co się dzieje u nas pod maską, czyli podstawowe czynności obsługowe, jak sprawdzenie poziomu oleju, czy też poziomu płynu chłodniczego, możemy dokonać naprawdę codziennie. Zerknąć wzrokowo, czy nasz silnik nie ma jakichś objawów ewidentnych, gdzie olej ucieka, pocenie się, oczywiście w miarę wcześniejsze dostrzeżenie takich symptomów awarii zapobiegnie niespodziankom na drodze. Dlatego warto tą maskę otwierać częściej niż raz w miesiącu, czy też nawet rzadziej, jak niektóre osoby czynią. Jeszcze bardzo ważna rzecz, którą możemy dokonać, skontrolować bez użycia jakichś narzędzi, jest to poziom płynu hamulcowego. Zbiorniczek z płynem hamulcowym zawsze znajduje się na pompie hamulcowej. Jest dostępny w większości aut bez demontażu jakichkolwiek elementów. Można wzrokowo spojrzeć sobie, czy ten poziom płynu jest właściwy. Na zbiorniczku jest zaznaczony poziom minimalny, maksymalny. On może się zmieniać wraz ze zużyciem klocków hamulcowych, ale zawsze powinien być między minimum a maksimum. Ubytek takiego płynu zawsze świadczy o jakimś wycieku, a jest to niezmiernie niebezpieczne, bo to są przecież hamulce. Także jeżeli hamulce są niesprawne, można powiedzieć, że samochód się nie nadaje do jazdy, gdyż zagraża bezpieczeństwu na drodze. Kolejną rzeczą, którą wspomnę, jest to wyposażenie auta. Oprócz tego standardowego wyposażenia, jakim jest trójkąt, prawda, gaśnica i choć nieobowiązkowa apteczka, ale przydaje się, także warto mieć tą apteczkę, uzupełniać ją, jeżeli zużywamy jakieś materiały, gdyż na drodze różne rzeczy mogą się stać, a może komuś trzeba będzie pomóc.
i dodatkowe wyposażenie właśnie, które nie jest obowiązkowe, ale warto wozić, czyli zapasową żarówkę do świateł mijania, chociaż zapasową żarówkę do światła pozycyjnego, czy też do światła stopu. Warto wozić chociaż po jednej sztuce, też w różnych sytuacjach mogą się przydać. W poprzednich naszych odcinkach również pokazywałem Państwu, jak zmienić taką żarówkę, na co zwracać uwagę. Zapraszam do archiwalnych naszych odcinków. Co jeszcze warto mieć w bagażniku? Otóż jeżeli nasz silnik pobiera olej, mniej więcej wiemy, ile tego oleju dolewamy raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, wyjeżdżamy w długą podróż, warto choć ten litr, pół litra mieć w bagażniku na ewentualną właśnie dolewkę, uzupełnienie do właściwego poziomu. Stan akumulatora. Jeżeli stwierdziliśmy, że co rano mamy pewien problem z uruchomieniem auta, sprawdziliśmy akumulator na przyrządach w warsztacie i wiemy, że jest do wymiany, wymieńmy go zawczasu, abyśmy nie mieli przygód właśnie w ten okres świąteczny. Pamiętajcie Państwo, że okres świąteczny, wszyscy chcą wypocząć, również warsztaty, również sklepy, w większości nieczynne, dlatego będzie i może być problem z ewentualnym właśnie takim szybkim nabyciem jakiejkolwiek części do naszego samochodu. Stan ogumienia. No, ogumienie, rzecz chyba też bardzo ważna, jedyny element, który styka się z jezdnią. Jeżeli jeszcze nie wymieniliśmy opon na zimowe, no niezbędny element podróży w okresie zimowym, czyli opony zimowe. Choć pogoda, można powiedzieć, w kratkę, raz zimno, raz ciepło, niektórzy no, obejdą się bez opon zimowych, ale nie na długą trasę, nie w inne rejony, gdyż nigdy nie wiemy, co nas spotka na drodze. Tutaj o kwestii opon zimowych, czy potrzebne, czy niepotrzebne, chyba nie muszę się rozwodzić. Odpowiedź jest jedyna potrzebna. Jeżeli już mamy oczywiście zmienione opony zimowe, warto skontrolować ciśnienie w oponach, gdyż wraz ze zmianą temperatur również te ciśnienie się zmienia. Temperatura się obniża, ciśnienie również nieznacznie spada, dlatego warto je korygować dość często. Też warto zwrócić uwagę, że pojazdy mają różne parametry ciśnienia wraz z obciążeniem, które się powinno zmieniać wraz z obciążeniem samego auta. Jeździmy do pracy w pojedynkę, w dwójkę, po mieście, w momencie kiedy pakujemy całą rodzinę plus cały bagażnik, to ciśnienie powinno być skorygowane do wartości podanych przez producenta. Te wartości zazwyczaj, te informacje są na naklejce, która jest w różnych częściach pojazdu, a to na słupku B, czy też w schowku, w zależności od modelu, od marki. Dlatego warto się z nimi zapoznać i ewentualnie skorygować to ciśnienie. To na pewno wpłynie na poprawę prowadzenia naszego pojazdu, no i automatycznie przełoży się na nasze bezpieczeństwo. Mówiłem tutaj o rzeczach, które możemy sprawdzić, skontrolować, przygotować się samemu. Jeżeli wiemy o jakichś usterkach, które wymagają usunięcia w naszym aucie, Szanowni Państwo, nie czekajmy z usunięciem tego. Każda usterka zaniedbana może ciągnąć za sobą następne awarie. I jak to złośliwość przedmiotów martwych, awaria nastąpi w najmniej oczekiwanym momencie, oby nie podczas podróży do rodziny na Wigilię. Tego Państwu oczywiście nie życzę, dlatego nie odkładajmy napraw na później, bo to tylko niepotrzebny stres i powiększanie się kosztów naprawy. Mówiliśmy o podróży na święta, teraz wspomnę o powrocie z tych świąt. No, najważniejsza kwestia, również wypoczęci. No i tutaj oczywiście jak to święta, spotkania z rodziną, ze znajomymi, niejednokrotnie, że tak powiem, spotkania okraszone kropelką alkoholu. Nie mówię, że to źle czy dobrze. Kwestia o to chodzi, żeby wrócić trzeźwym. Okres świąteczny jest to również okres wzmożonej kontroli przez policję. Dużo więcej patroli wyjeżdża na drogi i z tego tytułu, ale również z tytułu po prostu świadomego postępowania, wracamy tylko i wyłącznie będąc wypoczętym i całkowicie trzeźwym. Mimo że po wczorajszym spotkaniu czujemy się dobrze, jeżeli wiemy, że sporo wypiliśmy, jeżeli mamy taką możliwość, przebadajmy się. W wielu komisariatach jest dostępny bezpłatnie alkomat do dyspozycji, także możemy
podejść, przebadać się, sprawdzić i bezpiecznie wrócić do domu. Podsumowując dzisiejszy odcinek, właściwe przygotowanie naszego pojazdu, jak i naszej osoby, kierowcy, pozwoli nam bezpiecznie dojechać i wrócić ze spotkań wigilijnych, ze świąt. A teraz przyszedł czas na stały punkt w naszym magazynie, czyli znalezione w sieci. Zapraszam. Будешь, где дебилы, твою мать? Будешь, козлина, а? Бля, она сейчас взорвется! Бешеная табуретка! To wszystko w dzisiejszym magazynie. Szanowni Państwo, dzisiejszy magazyn jest ostatnim odcinkiem przed świętami, ale również ostatnim odcinkiem w tym roku. Z okazji tych nadchodzących świąt chciałbym Państwu życzyć, aby każda Państwa podróż kończyła się szczęśliwym powrotem w nowym roku spełniania marzeń, tych motoryzacyjnych, ale tych osobistych również. Także wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w nowym roku 2019.